ulicy Wrocławskiej przeżywa. Obawialiśmy się tego, że będzie to zupełnie jednostronna konfrontacja i obu obecnych emocji nie zabrakło do ostatniego wyścigu, a w wyścigu 12, który właśnie się rozpoczął, zanosi się na to, że emocji po pierwszym łuku wiele nie będzie, bo już na czele para zielonogórska, a więc Grzegorz Zęglota w kasku niebieskim i jadący tuż za jego plecami Piotr Protasiewicz, Wufinden i Gapiński. A tym razem nie potwierdzają tej waleczności, tego, że potrafią pokrzyżować szyci zielonogórzanom. Oddali pole już na starcie. Jadą na miejscach trzecim oraz czwartym. Stracili kontakt z Protasiewiczem obaj żużlowcy częstochowscy. A z przodu jest jeszcze Grzegorz Zęglota i właśnie w kolejności Zęglota, Protasiewicz, Gapiński, Wufinden. Zaczynamy ostatnie okrążenie wyścigu 12. Zanosi się na to, że będziemy świadkami czwartego w tych zawodach podwójnego sukcesu zielonoróżan. Tak się staje. 3 punkty zanotował Grzegorz Zęglota. 2 dla Protasiewicza. Punkt przywozi Gapiński, bez punktu Wufinden, który o tą drugą fazę zawodów ma słabszą od pierwszej, a zatem 5-1 wygrywa Falubas. Prowadzi w całym spotkaniu drużyna zielonogórska już 48-24. Za chwilę wyścig 13, w nim Tomasz Gapiński ponownie zaprezentuje nam się na torze. Jego partnerem w parze będzie Michał Szczepaniak. Gapiński kask biały, Szczepaniak kask żółty. Przeciwnikami Fredrik Lindgren w kasku niebieskim, drugie pole startowe i obok bandy Rafał Dobrucki. Czekamy jeszcze na Gapińskiego, któremu zostało ponad 65 sekund na to, by ustawić się na swoim polu startowym, a ja zastanawiam się, czy nie za wcześnie powiedziałem o tym, że z podniesionym czołem będą mogli częstochowianie z Zielonej Góry wyjechać. Rzeczywiście w pierwszej fazie zawodów zanosiło się na to, że pokażą ten lwi pazur i do końca będą starali się prowadzić w miarę wyrównaną walkę z zespołem zielonogórskim. Jednak ta druga faza zawodów i te dotychczasowe 4 wyścigi od biegu 9 do 12 wskazują już na zdecydowaną dominację zielonogórzan. A kiedy rozmawiałem w parkingu z zawodnikami Włókniarza, to tak po cichu nieoficjalnie przyznawali, że w tej całej sytuacji kadrowej, jeśli uda się w Zielonej Górze wywalczyć więcej niż 30 punktów, to będzie bardzo dobrze. Tymczasem na razie wygląda na to, że mogą mieć kłopoty z przekroczeniem 30. Znów najlepiej spod taśmy zielonogórzanie. Dobrucki nieco szerzej. Nie wiem, czy to nie spowoduje, że z drugiego miejsca spadnie na trzecie, bo Gapiński stara się wykorzystać jazdę przy krawężniku, ale jak przez momentem zauważyliśmy, Rafał Dobrucki jednak dysponuje szybszym motocyklem i po tym, jak wyprzedził Gapińskiego, momentalnie mu odskoczył i teraz już można powiedzieć, że po pewne 5-1 jedzie zielonogórska para. Fredrik Lindgren znów świetnie, Dobrucki może trochę słabiej. Tutaj wrócę do wyjścia z pierwszego wirażu, ale oczywiście najważniejsze dla samego zawodnika i zielonogórskich kibiców jest to, że bez większych kłopotów później poradził sobie na dystansie z Gapińskim. Gapińskim, który jedzie na trzecim miejscu. Michał Szczepaniak zamyka stawkę. Kończy nam się podwójnym zwycięstwem zielonogórzan wyścig 13, a więc ta wysoka, bo 20-punktowa przewaga Falubazu wzrasta o kolejne 4 punkty i przed biegami nominowanymi gospodarze prowadzą 53-25. A w naszej retransmisji zostały jeszcze do pokazania 2 wyścigi. Chciałoby się powiedzieć, że na deser nam te biegi nominowane zostały, ale czy to będzie smaczny dla kibiców żużla deser, śmiem wątpić, patrząc na to, co działo się w ostatnich 5 wyścigach, gdzie dominacja zielonogórzan nie podlegała najmniejszej dyskusji. To ten deser może być ewentualnie smaczny, ale tylko dla fanów Falubazu i zawodników tej drużyny. Sławomir Drabik w kasku żółtym i Michał Szczepaniak w kasku białym. To jest para częstochowskiego włókniarza w wyścigu 14. Para, której przyjdzie zmierzyć się z Rafałem Dobruckim w kasku czerwonym i Piotrem Protasiewiczem w kasku niebieskim. Piotr Protasiewicz na razie bardzo dobra dyspozycja. Praktycznie bezbłędne
starty. Na jego koncie już 9 punktów, do tego bonusy, a więc na pewno inauguracja pomyślna dla człowieka, który sporo zainwestował w przygotowania do sezonu 2009, no i nie ukrywał, że bardzo chciałby, aby z tej inwestycji coś fajnego nie tylko dla drużyny, ale również dla niego samego w tym roku wyszło. Piotr Protasiewicz w kasku niebieskim, przypomnę, najlepiej spod taśmy Rafał Dobrucki, obok Protasiewicza ramię w ramię, ale tylko przez pewien moment równo jechał Szczepaniak, później na prostej wszystko już było jasne po kolejny podwójny sukces, przynajmniej tak to się zanosi po pierwszym okrążeniu, jadą zielonogórzanie. Szczepaniak trzeci, Drabik zamyka stawkę, no a przewaga pary gospodarzy z każdą sekundą wydaje się być większa i tutaj nie sądzę, by Michał Szczepaniak był w stanie chociaż zbliżyć się do jadącego w tym momencie na drugim miejscu Piotra Protasiewicza. Rafał Dobrucki wysunął się teraz nieco do przodu. Protasiewicz jako drugi rozpoczyna to ostatnie okrążenie. Później mamy sporą przerwę i Szczepaniaka i znowu sporą przerwę i Sławomira Drabika. A więc trzeci z rzędu podwójny sukces Falubazu staje się faktem. Odnotujmy jeszcze, choć nic nam się nie zmieniło na dystansie, że trzy punkty trzeci raz w tym spotkaniu inkasuje Rafał Dobrucki. Po dwa pokusił się Piotr Protasiewicz, punkt dla Szczepaniaka bez punktu Drabik, 5-1 w wyścigu 14 i przed ostatnią gonitwą prowadzenie Falubazu 58-26. A w ostatniej odsłonie tego jednostronnego, jak już wiemy, meczu zaprezentują nam się w kasku żółtym Tomasz Gapiński, obok niego w kasku czerwonym Grzegorz Walasek, który jeszcze skonsultował wzrokowo się z arbitrem spotkania, czy zajmuje dobre miejsce, bo tak przy tej linii wyznaczającej środek toru ustawiał się kapitan Falubazu Zielona Góra. W kasku białym Lee Richardson i Fredrik Lindgren w kasku niebieskim. Najskuteczniejsi zawodnicy obu zespołów. 11 punktów ma już na swoim koncie Walasek. W tym pierwszym starcie, kiedy przyjechał drugi, ustąpił miejsca tylko Grzegorzowi Zęgocie. Fredrik Lindgren punktów 10. Jeżeli chodzi o Gapińskiego, to jak dotąd zdobył 6 oczek. O punkt mniej ma Lee Richardson. Mówiłem o tym, że ewentualne przekroczenie bariery 30 punktów byłoby takim małym sukcesem drużyny częstochowskiej, przynajmniej w opinii tych zawodników, których spotkaliśmy w parkingu. Niewiele wskazuje na to, żeby tak się stało. 26 punktów przed tym ostatnim wyścigiem mają w swoim dorobku częstochowianie. Przypomnę obsadę wyścigu 15. Gapiński, Walasek, Richardson i Lindgren. Popatrzmy. Równo ze startu i od razu ciasno zrobiło się w pierwszym wirażu. Richardson powoduje, że na ostatnie miejsce spadł Lindgren. Przed nim jedzie Walasek, a na czele para gości. Gapiński i Richardson ustawili się obok siebie. Trudno będzie tutaj ich rozdzielić, tym bardziej, że najpierw zielonogórzanie muszą odrobić stratę, którą ponoszą w tej chwili na pół metru 15 wyścigu. To już nie będzie łatwe, bo ta strata wygląda naprawdę solidnie. Jakaś osłona odpadła od motocyklu Lee Richardsona. Na szczęście nie uderzyła w żadnego z zawodników zielonogórskiej drużyny. Ostatnie okrążenie. No i proszę, jak nam się to wszystko na koniec odmieniło. Jednak granica 30 punktów pęknie i włókniarz zrobi tych punktów w Zielonej Górze 31. Po trzy oczka sięga Lee Richardson, 2 dla Gapińskiego. Punkt przywozi Grzegorz Walasek, bez punktu na koniec Fredrik Lindgren, a więc do końca dzielnie walczył włókniarz Częstochowa, no i wywalczył 31 punktów. Zielonogórzanie zdobyli ich jednak 59, a więc odnoszą na inaugurację ligowego sezonu przekonujące zwycięstwo nad osłabionymi Lwami. 59-31, Falubas pokonuje włókniarz Częstochowa i to wszystko ze stadionu przy ulicy Wrocławskiej. Marcin Nowak, dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.